Jak mówiłam, do pytania następnego, które przygotowali posłowie Lidia Burzyńska, Joanna Borowiak i Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie w sprawie braku spójności rozporządzenia ministra edukacji narodowej dotyczącego indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych do ministra edukacji narodowej. Pytanie zadaje pani poseł Lidia Burzyńska. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani marszałek. Panie minister, Wysoka Izbo. Moje pytanie dotyczy dwóch rozporządzeń funkcjonujących w polskiej oświacie, a tak konkretnie to brak spójności w rozporządzeniu dotyczącym nauczania indywidualnego, jak również w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Może pozwolicie państwo, że posłużę się przykładem. Łatwiej będzie zrozumieć, na czym polega brak spójności, oczywiście w niektórych elementach, w niektórych zapisach tych wyżej wymienionych rozporządzeń. Oczywiście tutaj jeszcze pragnę nadmienić, że te rozporządzenia nie są nowymi. Jedno funkcjonuje w oświacie od 2012 roku, a drugie od 2014 znowelizowane. Uczeń nauczany indywidualnie musi realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkół. Tak więc posłużę się przykładowym Jasiem Kowalskim, uczniem klasy szóstej szkoły podstawowej, który z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, zakładając, że rok szkolny ma 36 dni i ma przydzieloną, uwaga, maksymalną ilość z przedziału godzin przewidzianą dla takich uczniów 4-6, 10 godzin tygodniowo. Tak więc zakładając, że etap edukacyjny to są 3 lata, a więc nasz Jaś Kowalski w całym cyklu edukacyjnym zrealizował 1080 godzin. Natomiast dla takiego ucznia ilość godzin zgodnie z ramowym planem nauczania to 2295. Zatem rachunek jest prosty. Na jakiej podstawie Jaś Kowalski kończy szkołę podstawową? Ta sama sytuacja dotyczy również ucznia, który nie będąc w normie intelektualnej, w trakcie nieszczęśliwych wypadków w cyklu edukacyjnym realizuje nauczanie indywidualne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani poseł, na pytanie odpowie sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, pani poseł Teresa Wargocka. Bardzo proszę. Pani marszałek, panie i panowie posłowie. Przywołała pani poseł dwa rozporządzenia. Jedno z nich w sprawie ramowych planów nauczania dotyczy organizacji pracy w szkołach. Ramowe plany nauczania podają nam liczbę godzin realizowanych w danym cyklu nauczania. I te godziny obowiązują klasę szkolną. To jest w takim największym skrócie. Ilość języka polskiego, matematyki, biologii jest określona w ramowym planie nauczania na każdym etapie edukacji. Czym jest nauczanie indywidualne w polskiej szkole? Nauczanie indywidualne stosujemy w takich przypadkach, jeżeli dziecko, a w zasadzie stan zdrowia dziecka, uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie dziecka do szkoły. W każdym przypadku takie nauczanie jest przyznawane uczniowi na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Można powiedzieć, że nauczanie indywidualne zazwyczaj jest nauczaniem domowym. Zazwyczaj, bo również orzeczenia poradni dopuszczają takie sytuacje, że w pewnych niepełnosprawnościach uczeń może uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych w szkole, w apelach, w uroczystościach, żeby nie izolować tego ucznia zupełnie od zespołu klasowego i szkolnego. I teraz przechodzę do kwestii godzin. Faktycznie dysproporcja jest bardzo duża. Żeby ułatwić tę analizę godzin, to w klasie czwartej bodajże szkoły podstawowej, tak, w czwartej, na przykład jest 25 godzin w tygodniu wszystkich zajęć. Uczeń w nauczaniu indywidualnym w domu otrzymuje 10.
i tak jakby dochodzimy do sedna problemu. Otóż, proszę Państwa, nauczanie domowe, gdzie pozostaje kontakt uczeń-nauczyciel, w dużej mierze jest oparte o samokształcenie ucznia. Podstawę programową, jaka jest na danym etapie edukacyjnym, czyli wszystko to, co realizuje klasa, powinien nauczyciel z uczniem w indywidualnym kontakcie przepracować. I takie są założenia, czyli z punktu widzenia wymogów, jakie stawia się uczniowi w nauczaniu indywidualnym, to ta podstawa programowa powinna być zrealizowana, ale w innej formie nauczania. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z uczniem z jakimś poważnym stopniem upośledzenia umysłowego, to taki uczeń jest kwalifikowany zazwyczaj do kształcenia specjalnego. I wtedy oprócz zajęć edukacyjnych wchodzi cały pakiet innego rodzaju zajęć rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, które również temu uczniowi przysługują. Teraz troszeczkę tak z życia wzięte. Z ubolewaniem mogę stwierdzić, że jednostki samorządu terytorialnego starają się niestety o te niższe wymiary godzin. To jest drogie nauczanie indywidualne, prawda? Zdajemy sobie sprawę, że oprócz tej drogiej godziny lekcyjnej, bo za tą samą godzinę lekcyjną kierowaną do 25 uczniów, tak, w takiej samej wysokości jest skierowana do jednego ucznia, to jeszcze bardzo często są koszty dojazdu nauczyciela do ucznia w miejscu zamieszkania. Także myślę, że to za wiele jest powiedziane, żeby mówić o niespójności prawa. Natomiast na pewno trzeba bardzo dokładnie przeanalizować, na ile to nauczanie indywidualne w obecnym systemie jest zorganizowane prawidłowo i faktycznie uczniowie ci osiągają poziom ucznia uczęszczającego do szkoły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze...